Witam państwa. Dziś w naszym studiu gościmy dyrektora Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu Marcina Zmitrowicza. Witam serdecznie. Dzień dobry. Przed nami wakacje, sezon wypoczynkowy. Jak przygotowania do tego sezonu? Chodzi mi tu głównie o ośrodek sportu i rekreacji nad jeziorem. Czy ruszyły już przygotowania i jeśli tak, to jakie to są przygotowania? No można powiedzieć, że o tej porze już mamy sezon rozpoczęty, bo rozpoczęliśmy go teoretycznie oczywiście 1 czerwca. Ale musimy zawsze reagować na pogodę. Jeżeli jest pogoda wcześniej w maju, to już yy, można powiedzieć, jesteśmy przygotowani od 1 maja na pierwszą majówkę długą. Także, także mieliśmy też komplet gości i przygotowania, jak co roku, oczywiście przygotowanie terenu, zabezpieczenie plaży. Mamy plażę trawiastą, mamy plażę. Czystą. czystą kąpielisko. Oczywiście kąpielisko obsługa ratownicza jest od początku wakacji, ale ludzie też korzystają, przychodzą, opalają się, spacerują, także ten teren cały czas dbamy o czystość, co jest naszym priorytetem. Właśnie kąpielisko, bo jest to jedyne kąpielisko tutaj w rejonie, prawda nasze nad jeziorem kozienickim. I w tym roku rozumiem, że też wszystkie te procedury zostały spełnione, żeby to kąpielisko u nas funkcjonowało pełną parą, żeby ruszyło. Tak, Właśnie od tak. kiedy? Kąpielisko ruszy od 24 czerwca, to jest dzień zakończenia roku szkolnego i będzie czynne, czyli obsługa ratownicza do 4 września, to jest do dni Nieenergetyka, pożegnania lata. Obsługę ratowniczą będą stanowić cztery ratownicy zgodnie z przepisami, które są bardzo, bardzo wymagające, jeżeli chodzi o kąpieliska. Kąpielisko to do, zostało zgłoszone do krajowego systemu kąpielisk już 31 grudnia, bo to bardzo skomplikowane można powiedzieć są procedury administracyjne. Oczywiście jest to związane z, także z przepisami z higieną, czyli z badaniem wody, które uzgadniane jest z sanepidem. Harmonogram badania wody uz, uzgadniany z sanepidem i odbywa się to zazwyczaj przed oczywiście rozpoczęciem sezonu. I dwa, y, dwa razy w miesiącu. Oczywiście, jeżeli jest taka potrzeba, jeżeli jest jakieś zagrożenie, że, że występują czy zgłoszenia z, od, od, od plażowiczów, to badanie jest na, robione na bieżąco. Podobnie woda badana jest także w Janikowie, gdzie znajduje się plaża i też teren, którego można korzystać w czasie sezonu letniego. Czyli wybierając się na wypoczynek zarówno nad nasze jezioro, jak i do Janikowa, możemy czuć się bezpiecznie, jeśli chodzi o jakość wody, bo wy o to już dbacie, żeby ta jakość wody była dobra. Dbamy, monitorujemy i mogę powiedzieć, że od dłuższego już czasu, kilku lat nie było żadnych problemów z wodą, z czystością wody, a woda w Janikowie i w Jeziorze Kozińskim naprawdę jest, no można powiedzieć, bardzo czysta. Czyli tak, wypoczywać będziemy mieli gdzie, jeśli chodzi o sezon letni, ale to nie tylko wypoczynek. Kacerisy także dba o to, żeby nam się nie nudziło. Szereg imprez organizujecie, jedna z nich już za nami zawody rowerowo-deskorolkowe. A co przed nami? Czego możemy oczekiwać? Nasz, nasz program jeżeli chodzi o właśnie y, atrakcje takie sportowo, rekreacyjne, turystyczne, dedykowane jest i do mieszkańców gminy Koźnice, no i do gości, którzy nas odwiedzają. Mamy ponad 200 miejsc noclegowych, które w tym sezonie no, prawie w 100% będą zapełnione. Najbliższa impreza to jest Dni Puszczy. Oczywiście bardzo duża tutaj przygotowana i przez nas współpraca Kozińskiej Centrum Kultury, Ogród Jordanowski. Wszystkie jednostki gminy Kozińce biorą w tym udział, a miejscem to jest właśnie Ośrodek Sportu i Rekreacji, gdzie zapraszamy 5 czerwca, czyli sobota, niedziela. Najpierw do południa to będzie sportowo, bieg króla. Będą zawody szczeleckie z broni pneumatycznej, tur, pneumatycznej, tur, turniej tenisa ziemnego oraz y, myślę, cieszące się dużą atrakcją i w zeszłym roku i zawsze dla dzieci dmuchawce bardzo duża ilość y, będzie korzystać bezpłatnie. I do tego jeszcze imprezy towarzyszące. Myślę, że taki szczegółowy program najlepiej już jest na plakatach, a także na stronie. W internecie będzie można zobaczyć. Następna impreza, myślę, taka dość impreza. Związa wydarzenie. wydarzenie, tak, wydarzenie związane z, z mistrzostwami Europy. Jest już wszystko, że powiem, dograne, jeżeli chodzi o strefę kibica. Cztery lata temu na mistrzostwach Europy, które odbywały się w Polsce, ta strefa się bardzo sprawdziła, podobała. Ta forma właśnie widowni strefy kibicowania, kibicowania bardzo. No to niestety. Nasi zawodnicy troszeczkę nie doszli do tego poziomu, co no, myślimy, <laughs> będzie lepiej i na to liczymy. Także w tym roku też od 10 czerwca do 10 lipca strefa kibica na terenie pływalni Delfin, to jest na terenie boiska do siatkówki. Zapraszamy wszystkich, myślę, że emocje będą, a komfort będzie ogromny, bo duże starania i my, i organizator. Y, poczynił w celu uzyskania bardzo dobrego ekranu wielkości 3 na 5 metrów, bo dobrej jakości, dobrego dźwięku. I z tego co słyszę, to nie będzie niewiele w okolicy takich stref kibica tak rozbudowanych i tak przygotowanych. W każdym razie liczymy na kibiców, no i na naszych piłkarzy. Że będziemy długo im kibicować. Tak, tak, że ta strefa <grym> będzie jak najbardziej żyła. A co dalej? Jeśli chodzi o wakacje, sezon letni, zawsze był jakieś turniej, siatkówka plażowa, jakieś zawody. Także jak triatlon był w tamtym roku, jeśli dobrze pamiętam, co w tym roku planujecie na wakacje? Też, też. Te, te imprezy, które sprawdziły się w zeszłym roku i cieszyły się dużą y, frekwencją, powtarzamy. Staramy się, żeby te imprezy pokazywały też nasze obiekty, w ogóle koźnice. Tak jak triatlon ma się odbyć 20 sierpnia y, na terenie Ośrodku Sportu i, Rek Sportu i Rekreacji. Gdzie między innymi pokażemy właśnie poźnice. Trasy biegowe, trasy rowerowe będą właśnie między innymi pokazywały właśnie jak, jak ta nasza okolica jest ładna. Przy okazji goście, którzy przyjadą, uczestnicy triatlonu zobaczą środek. Zazwyczaj parę osób do nas wraca, potem odbywają się obozy sportowe triatlonowe, już są tradycją dzięki tym imprezom, które właśnie u nas się odbywają. Robiliśmy tradycyjnie także turniej, jeden z eliminacji Puchar Polski Piłce Siatkowej Kobiet i ze względu na, na strefę kibica, na Mistrzostwa Europy. Został to termin z czerwcowy przesunięty na sierpień, I to będzie pierwszy weekend sierpnia, 6, 7. Sierpień przyjadą do nas, mam nadzieję, jak co roku co prawda przyjadą najlepsze, najlepsze siatkarki plażowe. W Polsce będzie na pewno co, co oglądać. To są takie dość y, duże imprezy, ale tak jak mówię, chcemy, co roku przygotowujemy program dla mieszkańców, dla y, osób, które do nas przyjeżdżają. To ma bardziej charakter rekreacyjny, turystyczny. Angażujemy, angażujemy mieszkańców, chcemy pokazać i turystykę wodną, spływy kajakowe, i turystykę rowerową, i turystykę pieszą, Nordic Walking. Także. Chcemy uruchomić także ośrodek, jeżeli chodzi o zajęcia na powietrzu związane z siłownią zewnętrzną, z zajęciami przy muzyce. Także szczegółowy program, także proszę, myślę, że w połowie czerwca już będzie na naszych stronach. Proszę. Czyli można w kozienicach atrakcyjnie, nie nudząc się spędzić czas w okresie wakacji, w okresie, kiedy mamy urlopy i wypoczywamy Na bez pewno. ruszania się poza teren. Na pewno tak. Myślę, że warto nawet się ruszyć, żeby docenić to, co my mamy, bo, bo te osoby, które gdzieś wyjeżdżają, przyjeżdżają, wracają, mówią, że jednak dużo się dzieje, a a naprawdę dużo osób, z czego się cieszymy, wraca do nas, zwłaszcza turystów odwiedzających. Yy, mamy bardzo duże obłożenie, bardzo dużą frekwencję, jeżeli chodzi o osoby, które raz do nas przyjechały, wracają, nie zmieniają miejsca i to nas bardzo cieszy. No i też zaprasz, zapraszamy te osoby, które korzystają z kempingu, z karawaningu, bo też mają miejsce przygotowane odpowiednio do tego, prawda? Tak, tak. kemping oczywiście zależny jest od pogody, ale teraz yy, turyści też są coraz bardziej, że tak powiem, Lepiej wyposażeni i ta pogoda nie ma takiego wpływu. Natomiast już, już od 1 maja, już w maj, czerwiec, mamy właśnie gości, przyjeżdżają do nas. Pod, pod nami od karawanik, kemping, także to wszystko. Ośrodek żyje ośrodek nad jeziorem. żyje, tak. Zapraszamy mieszkańców i prosimy, żeby też i dbali o ten nasz ośrodek, bo, bo to jest wspólne dobro nas wszystkich i staramy się, że tak powiem... No, żeby było ładnie, tak, estetycznie, żeby tak, to była wizytówka. Wizytówka, wizytówka, bo tutaj bardzo dużo pracy i wysiłku wkładamy nad y, estetyką, nad porządkiem, nad y, wyglądem tego ośrodka i wszystkich obiektów Koźnickiego Centrum i Kozienic, żeby, żeby dbać o to także tutaj tak... Y, Uśmiecham się do Państwa, żeby, żebyście dbali, i, i, i... żebyśmy tak. wspólnie mogli korzystać tak, tak, w pięknych tak, okolicznościach tak, tak. przyrody z naszego domu. Żebyście dobra. nas sparli z tym tak. <śmiech> <śmiech> bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę. Zachęcamy zatem mieszkańców do korzystania z oferty Kozińskiego Centrum Rekreacji i Sportu. Rozumiem, że wszystko na bieżąco na stronach internetowych Kacerisu znajdziemy. Tak, tak, także zaglądajmy na strony internetowe. Oglądajmy kronikę, bo my też podajemy to, co się będzie działo. A ja dziękuję za rozmowę. Dziękuję ślicznie. Przypominam, że moim gościem był dzisiaj u nas pan Marcin Zmitrowicz, dyrektor Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu. Dziękuję, dziękuję. bardzo.